wtedy w nowym roku były te grzechy naprawione. Czyli 500 plus i na pierwsze, i na wszystkie inne. Jedziemy jednakowo. To jest jedna ustawa. Druga, wiek emerytalny 60 lat i dla mężczyzn, i dla kobiet. A co jeszcze takiego? No, PiS powinien się wywiązać od podatku handlowego. Czyli żeby wielkie sieci wreszcie zaczęły płacić podatki. I polskie, i zagraniczne, bo to jednakowo, bo to mieli zrobić, że tylko zagraniczne markety, Lidl, Kaufland, Biedronka, Tesco. Trzeba i polskie też, bo wtedy się skarżą, że nie trzeba być sprawiedliwym, bo jesteśmy w Unii, wszyscy płacą na przykład 5% od sprzedaży. A przedtem oni uchwalili ustawę, bo obiecali, ale durna ustawa. Na czym ta durnota polega? Do 17 milionów, jedna grupa ludzi, które handluje, do 17 jest zwolniona. Czyli do 17 milionów, to utarguje miesięcznie, to ani grosza nie płaci. A to już by się stało, jakby 2 grosze zapłacili. No i durna ustawa. Później druga grupa, i to Prawo Sprawiedliwość, dochodzą do kościoła. Druga grupa, znowu od 17 milionów utargu miesięcznie do 170, to 0,8%, a powyżej 170 milionów, no to 1,4%. Więc nie wolno dzielić tak trzy grupy, jak sprawiedliwie. Wszyscy jesteśmy równi, również firmy zagraniczne, czy to polskie, równo trzeba traktować. A ponieważ PiS nie rozmawiał, tak kwestionowali, więc trzeba było mędziutko nową ustawę uchwalić o podatku handlowym. Na przykład 5% od wszystkich, mały sklep, duży, wielki, polski, zagraniczny, 5% od trzeba. Do tej pory minęło 2 lata, a PiS ani B, ani M, ani kultury. Tamto uchwałę, ustawę zawiesili, przestali pobierać wolne podatki, a nowej ustawy nie ma. Nie, najwyższy czas, a podatki są potrzebne. Bo tak, 10 milionów emerytów i rencistów czeka na podatki. Nauczyciele skarżą się, że mało pieniędzy, też czekają na podatki. Lekarze na podatki. Student czeka na to, na stypendium. To też jest podatki. Lekarz czeka na podatki, sportowca też, sprzęt, no i zarobki też z podatków. Wszyscy urzędnicy też z podatków. Więc trzeba dbać o podatki, no bo jak będą większe podatki, no ale nie za duże, tylko 5% to nie zaszkodzi. Bo to wtedy podatki zabijają wtedy, gdy przekraczają 50% podatków, no to wtedy są zabójcze. Czyli 60% podatku, ale jeżeli 5% podatku, to nikomu nie zaszkodzi. Bo jeśli ktoś zarabia 100 zł, utarguje, sprzeda towar za 100 zł, to 5 zł zapłaci. No to się nic nie stanie takiego, prawie mało to odczuje. Bo 95 zł zostaje. Więc powinien wprowadzony być podatek co najmniej 5% od sprzedaży. Wtedy płyną pieniądze do budżetu, policja będzie miał większą pensję, nauczyciel większą pensję, bo będzie z czego, bo budżet będzie miał więcej pieniędzy. Również emerytury też mogą być większe. Ale trzeba dać dbać o podatku i o ściągalność podatku. A teraz nie żąda się, nikt zagraniczny nie płaci podatku. No i również i polski.